Wszystkich bardzo serdecznie witam i uważam, że gala jest otwarta. Zakończyła się już trzecia edycja przedsiębiorczego Jaworzna. Na finałowej gali jaworznickiej Izby Gospodarczej uhonorowano najlepsze firmy z Jaworzna. Przedsiębiorcze Jaworzno, projekt Jaworznickiej Izby Gospodarczej to sposób na pokazanie potencjału gospodarczego naszego miasta. W konkursie nagrodzono firmy w kilku kategoriach. W kategorii firm usługowej małej zatrudniającej do 50 pracowników nominowano kilkanaście firm. Główną nagrodę w tej kategorii otrzymała Paleta Diet, reprezentowana przez Patrycję Kłusek. Bardzo się cieszę, że właśnie z Waszych rąk przede wszystkim ta nagroda i cieszę się, że też tutaj z Wami mogę dzisiaj być i tak naprawdę z Wami się uczyć, z Wami się rozwijać, z przedsiębiorcami z naszego miasta. W kategorii firma usługowa duża, zatrudniająca powyżej 50 pracowników, główną nagrodę otrzymała firma Biuroland. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkie nagrody, które zdobywa się jako firma, są cenne, ale tak naprawdę dla nas najcenniejsze są te zdobywane w Jaworznie. No, staramy się każdego dnia robić kroki, które przybliżają nas do tego, żeby działać bardziej globalnie, a nie tylko lokalnie. W kategorii firma produkcyjna mała, zatrudniająca do 50 pracowników, spośród czterech nominowanych firm, główną nagrodę otrzymała firma Asplant. W imieniu tej firmy nagrodę odebrali Anna i Piotr Skotnickcy. Szczerze, to nie mam pewności niestety, czy w kapitule konkursu zasiadły kobiety. Zapyta ktoś, musisz wiedzieć, aby, czy w gronie tak zasnym zasiadają baby. Wiem, słowo słabe, wybaczcie białogłowę, lecz rymu trzeba by było, by wiersz był gotowy. A po co mi tam, panie, zrozumcie jak tuszę, że ja tam do mężczyzn, że tak ujmę, nie muszę. I słabo by było w tak licznym gapiu w gronie wyznawać chłopom jako Julii na balkonie. Zaraz by naród powstał w dwóch obozach. Tyś jest zboczony, tyś jest głupi jak koza. Na szczęście mądrości przybył do mnie goniec. Kapituło, tyś kobietą, kocham cię, koniec. Ta nagroda jest dla mnie podwójnie... Jestem podwójnie dumna i szczęśliwa, że ją możemy mieć, dlatego że to oznacza, że kierunek, który myśmy wybrali i zmiany, które wprowadzamy u siebie, to są dobre zmiany i tak należy dalej. Nagrodę główną w kategorii firma produkcyjna duża otrzymała firma Foodman. W imieniu firmy nagrodę odebrał Jarosław Fudała. Dziękuję. Generalnie chciałbym podziękować swoim pracownikom, bo to dzięki nim ta nagroda też jest dla nas przyznana drugi rok z rzędu. Bardzo dziękuję. W kategorii eksporter roku za najlepszą usługę lub produkt eksportowy o zasięgu ponadregionalnym nagrodę wręczył Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Dawid Domagalski, przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego. W tej kategorii najlepszą firmą okazała się firma Foodman. Dziękuję bardzo w takim razie. W kategorii menadżer roku nagrodę wręczyła dyrektor banku PKO BP Violetta Kiermasz. Zwycięzcą jury wybrało spośród sześciu nominowanych osób pana Piotra Skotnickiego z firmy Asplant. Jestem totalnie zaskoczony. W związku z tym przygotowałem wierszyk. Tak patrzę na ciebie, moja kapitułko, mądraś, seksowna, a przy tym niezłe ziółko. I tak pomysłu mi neon w głowie zaświecił. Kapituniu, zróbmy sobie dzieci. W kategorii debiut roku dla najlepszej firmy lub nowej marki werdykt odgłosił członek zarządu JIG Mateusz Łętowski. Nagroda za najlepszą nową markę trafiła do Browaru Bury. Nagrodę odebrał Robert Bury. Szanowni Państwo, bardzo chciałem podziękować za to zupełnie nieoczekiwane wyróżnienie, ponieważ oczekiwane to rzeczywiście nie mam żadnego wierszyka. No cóż mogę powiedzieć, startup, startujemy. Panie prezydencie, obawiam się, że do 2030 roku nie osiągniemy tej pozycji w mieście, co Jaworzno 3, ale będziemy starali się gdzieś pójść w tamtym kierunku. Tradycyjnie podczas gali prezydent Paweł Silbert przyznał dodatkową nagrodę specjalną, która w tym roku przypadła firmie Foodman. W kategorii firma roku 2019 za całokształt, za najbardziej dynamiczny rozwój w danym roku, za innowacyjny produkt i za wejście na nowe rynki. W tej kategorii najlepszą firmą roku również została firma Foodman.
Podczas gali Jaworznicka Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza i Urząd Miejski podpisali wspólne trójstronne porozumienie dotyczące współpracy w dziedzinie promowania przedsiębiorczości poza granicami naszego miasta. W ramach tej współpracy miasto Jaworzno będzie miało możliwości poszukania nowych inwestorów również za pośrednictwem Regionalnej Izby Gospodarczej. No, jesteśmy największym samorządem gospodarczym w Polsce i dla nas współpraca z takimi izbami jak Jaworznicka Izba to jest niesamowity moment, kiedy możemy wykorzystać nasz potencjał, dając Państwu jako przedsiębiorcom lokalnie bardzo duże wsparcie. Jaworznicka Izba wspólnie z RIG będzie organizować misje gospodarcze celem zdobywania nowych rynków dla swoich firm. Na sam koniec gali wspólne pamiątkowe zdjęcie wykonał Marcin Łysak. Będzie to tradycyjna ilustracja do kalendarza Jaworznickiej Izby Gospodarczej na rok 2020.